Dobra, dzisiaj będzie taki filmik na temat aplikacji MacVibes. Jest to świetna aplikacja, która pozwala nam na taki motyw, że jak piszemy na klawiaturze, to słyszymy jakieś dźwięki klawiszy, które się wydobywają z różnych tam wersji klawiatur. Aplikacja jest dostępna na systemy Windows, Maca, Linuxa. Najnowsza wersja jest do pobrania 2.0.1. I powiem wam, że napisałem do tego programisty, bo ta aplikacja w domyślnym zamiarze miała po prostu tylko jakby emitowanie tych takich klawiszy z różnych klawiatur, natomiast nie pozwalała na kustomizację pod każdy klawisz jakiegoś tam dźwięku. Tak więc napisałem do tego programisty, że świetnie by było, gdyby zrobił taką opcję, żeby dał możliwość edytowania każdego klawisza. No i to by była fajna aplikacja też pod tym względem do efektów, do OBS-a, do jakichś tam dźwięków, że wciskamy sobie na przykład F1, to jest jakiś wybuch, F2 to jest na przykład, nie wiem, jakiś aplauz. Także aplikacja ma potencjał bardzo duży, no szczególnie teraz po tej wersji, którą zrobił 2.0.1, gdzie dodał możliwość dodawania własnych dźwięków i pokażę wam, na jakiej zasadzie to działa. Oczywiście ściągamy sobie aplikację. Tą aplikację się przerzuca teraz w OBS-ie na nagrywanie z wszystkiego. I tą aplikację, jak ściągniecie, to sobie instalujecie lub też możecie zrobić tak. Zresztą bym polecał, żeby tak zrobić. Ja sobie biorę, wypakowuję ją. Akurat mam tutaj 7-Zipa, można też Winrarem. Zobaczymy, jak pójdzie Winrarem. Do folderu na pulpicie. Widzicie, on mi wypakowuje całą aplikację, taka jakby była portable. Bo tam, gdzie instaluję, to jest ciężko się potem dostać z kustomizacją. No i teraz takie coś. Uruchomię tą aplikację, zobaczycie, jak ona działa. Po uruchomieniu domyślnie mamy tyle wyborów różnych dźwięków klawiatur. Pokażę wam wszystkie, jak brzmią. Spacja. To jest tak brzmi ta klawiatura. Tak brzmi ta. Fajne. Tak brzmi ta. Tak brzmi ta. Świetne. Hybrid. Tu już jakby takie klawisze były drewniane. A te też w ogóle. Jakby z jakiegoś kurde drzewa drewnianego. Te to słychać jakby. Jakbyśmy na Commodore pisali. No i dobra. Domyślnie nie mamy żadnego custom packu, który by pozwalał nam na dodawanie własnych dźwięków. Teraz wygląda sprawa tak. Ja, tak jak mówiłem, wypakowałem sobie tą aplikację na pulpit. Będzie mi to o wiele łatwiej robić. I tutaj według opisu on pokazuje. Te wszystkie linki do tych stron podlinkuję pod filmikiem. Że przed stworzeniem custom sound packu jeżeli na przykład nie mamy folderu, musimy go stworzyć i tutaj jest taki szybki jakby custom pack pozwalający zrozumieć, jak to działa. Go sobie możemy ściągnąć. Jak go ściągniemy, to mamy wtedy tutaj
ten folder z tym custom packiem. Ja wam zaraz pokażę, o co chodzi. No i mamy tutaj dwie opcje definiowania tych dźwięków dla każdego z klawiszy. Jedna to jest taka, że mamy jeden plik z różnymi tam dźwiękami i wybieramy, kiedy ten dźwięk się zaczyna, jaką ma długość. Tam potem wpisujemy w tej aplikacji. Taka wersja trochę bardziej, no myślę, czasochłonna, trudniejsza. A druga opcja to jest taka, że po prostu wybieramy sobie nazwę pliku i ona jest o wiele prostsza. A żeby w ogóle to działało, musimy w aplikacji stworzyć folder nazwany custom. Bez tego nie zadziała nam, więc stwórzmy ten folder. Tutaj, w tym custom. OK, mamy stworzony ten folder custom. Aplikację teraz wyłączę. Jak widzieliście, nie mieliśmy żadnych tam do wyboru w customie. I teraz sobie wrzucę do tego custom folderu tą paczkę, którą przygotował nam ten programista. OK, wrzucone. Uruchamiam jeszcze raz aplikację. I teraz zobaczmy, co się stało. Mamy custom, voice i zobaczymy, jakie on dodał dźwięki do tej customowej voice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 9, easily. No, mówi dźwięki poszczególnych klawiszy. F1, F2, F9, backspace, shift, enter, control, space, alt. Control, control. Win, win. Windows, OK. Control. A to? Control. Control, control. OK. Tyldy nie pokazuje. Escape. Caps lock, caps lock. Tabulate, tabulate. Backspace. Dobra. Left, right, home. Page down. End. End. Div, enter, insert. Tutaj już na tych od klawiatury numlock. Patrzę. Div, mult, minus, numlock, numlock, home. No okej, widać, że to działa. Ale chciałbym stworzyć swoje dźwięki. Także co robię? Żeby stworzyć swoje, wchodzę w editora. Tutaj mam na przykład coś takiego. I teraz wam pokażę, jak swój własny custom pack stworzę do OBS-a. Taki prosty. OBS. Go nazwę. Tutaj mamy wizual i manualną. Ta manualna jest trochę niewygodna, wolę wizualną. I tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, i pojedynczy plik, gdzie wskazujemy czas startu i długość pliku tego dźwiękowego, albo po prostu wybór z danego pliku. Ja sobie teraz pod F1 OBS, dobra, tak go nazwałem. W custom stworzę sobie folder OBS. OBS, enter, wrzucę. Tu już miałem wcześniej przygotowane sobie swoje dźwięki. Wrzucę tak pliki TO, ale usunę config. Usuń. No i mam trzy pliki jakieś tam, które bym chciał dodać do dźwięków, które bym chciał w OBS-ie na przykład sobie puszczać, nie? Więc teraz mam nazwany OBS, wciskam F1, sound file name, damy sobie F1, że to będzie car, car.mp3, damy save, OK, i teraz export do tego folderu tutaj naszego, zapisz, mamy config,
Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Sąd nazywa się OBS. Gdzie ten kar? Kar MP3 59. F1 to jest 59. No dobrze. F1. Ja sobie jeszcze tutaj troszeczkę to rozwinę. F1. Ale właśnie, chwila, czy. Nie pamiętam, jaki był komentarz. Czy dwie gwiazdki? F1? Nie. Gdzieś tu nie jakiś komentarz jest? Comment in Johnson. Dobra, sobie coś jeszcze szybko sprawdzę z ciekawości. O, Stack Overflow, super. Ta strona jest najlepsza. Chwila, tutaj mamy coś fajnego. Title. O, o to mi chodziło. Comments of the form. To are not allowed in Johnson. A, widzicie, nie można dodać takiego komentarza. Czyli trzeba coś. Dobra, wygląda na to, że to nie jest taka sprawa prosta. To w dodaniu komentarza. Się pewnie wysypie. Ja sobie to usunę. Żeby nie było. No i dobra, dodałem ten jeden przycisk. Na razie z komentarzem się powstrzymam. Jeszcze raz eksport config. Zamykamy. Zamkniemy Mac VBS-a. I uruchomimy go jeszcze raz. OBS jest i teraz pod F1 powinien mieć ten samochód. Aha, było ściszone. Ok, jest, działa. Teraz sobie włączmy jeszcze raz edytora. Jeszcze raz sobie zedytujmy ten config. Po te dwójką damy aplauz. .mp3 zasejwuj. No dobra, a jeszcze tam miałem jeden dźwięk. OBS, tutaj przerzuciłem te. Dobra. Aplauz i scream. A screama damy sobie patę w trójkę. Scream.mp3 save. Trzymamy tak. Car, aplauz i scream. Dajemy sobie eksport. Znowu zapisujemy. Zamykamy edytor. Zamykamy Mac VBS-a. Uruchamiamy go jeszcze raz. Dobra, F1. Car.
Dobra, F2 to było aplauz. I F3 to jest scream. No i jak widzicie, wszystko działa. Można sobie kustomizować dowoli, jak to chce. Ważne, żeby się nie gryzło z jakimiś tam wewnętrznymi skrótami w OBS-ie. Na przykład ja miałem skróty do pauzowania i wznawiania nagrywania, gdzie nie widziałem i poprzedni film, który kręciłem dosyć długo, zatrzymałem, bo zapomniałem, że mam skróty na klawiaturze. A testowałem tego Mac VBS-a i nacisnąłem skrót od zakończenia nagrywania i materiał się zatrzymał. Ja dalej gadałem. Myślałem, że się nagrywa. Potem patrzę, o kurczę. No dobra, ale sobie skróty w OBS-ie już powłączałem, żeby teraz tego filmiku jakoś nie uciąć przypadkowo. Jeszcze raz, jeżeli chodzi o tą aplikację, to jest. Tak, należą się brawa dla programisty, który to zrobił, bo wykonał kawał fajnej roboty. Jestem ciekawy, jak to się będzie rozwijało, bo powiem wam, że jeżeli chodzi o te custom paki, no to ta społeczność musiałaby mieć jeszcze miejsce gdzieś do wrzucania tych custom paków. Tak, żebyśmy mogli sobie pobrać. Najlepsza jeszcze by była, żeby on dodał opcję w tej aplikacji, gdzie by można sobie od razu by było wybrać dźwięki użytkowników, które gdzieś tam są, nie wiem, wgrane na jakiś serwer. A zresztą napiszę mu o takim, powiedzmy, featurze, futurze. No i wszystkie linki tam wam podlinkuję, do tego możecie sobie ściągnąć, potestować sami i powiedzieć, czy to jest fajna aplikacja, czy nie. Wiem, są aplikacje typu Touch Portal, Degbo Art, które są stricte do OBS-a przeznaczone, żeby działały z telefonem. Też tam można robić takie rzeczy, że głowa boli, ale wymaga też wspomnieć o tej aplikacji, bo jest przede wszystkim darmowa. Jest na GitHubie i działa fajnie. Ja kończę. Pozdrawiam, trzymajcie się.